część wykonania. Dedykowanie kiedyś było tradycją polską, ale to była nasza jaka historia. Jasno, że to trzeba do przodu. Żyjemy zupełnie w innych czasach, w innych warunkach. I proponuję to wszystko unowocześnić na przykładzie tego, co jest robione za ziemi lubińskiej. Jest to, co pani Beata powiada o Sejmikowaniu, ale Sejmikowaniu na styku ludzi z miasta i ze wsi, na przykładzie zdrowej żywności. Można rozmawiać, jest przykładem przejdzikowania. O godzinie 20.30 otwierany pokój przez pana Henryka i o godzinie 19.00 otwierany przeze mnie. To jest nic innego jak przejdzikowanie. To nie nabrało żadnej mocy prawnej, żadnego przyzwyczajenia. Jest to robione wszystko na zasadzie punktualnej. Przychodzą ludzie przez grzeczność. Ale przecież te mechanizmy nowoczesne można wykorzystać do sejmikowania. Jeżeli ktoś bardzo jest związany z przeszłością, jeżeli ktoś by chciał stosować tradycję, może to się odbywać tak, jak to proponuje pani Branca. Ale przepraszam, ja tego w ogóle nie proponuję. To jest sejm walny i sejmiki. To jest staropolska tradycja. Ja tu nic nie proponuję. Ja tylko w moich genach poszukuję tego, co ja wiem. I wiem, że wiem. A zaborcy przez 200 ponad lat wytłukli nam to ze świadomości. I teraz trzeba w naszych genach poszukać tej mądrości i wznowić sejmikowanie. Absolutnie. Na zasadzie spotykania się. Jednak komputery, uważam, nie zastąpią spotkania, absolutnie, spotkania tak no tutaj. Wspomóc. Wspomóc, tak, z tym, że jak będziemy się rozdrabiać na tematy i na ziemię, bo my jesteśmy sejmik ziemski, prowincjonalnej ziemi wrocławskiej, przypominam, tak? Więc nie możemy rozdrabniać się aż tak, żeby zajmować się Gdańskiem w tej chwili, czy telewizjami ogólnopolskimi i tak dalej. No, oczywiście trochę tak, ale naszym zadaniem jest, żeby ten na 7 zwołany w takim razie, czy zwoływany następny sejmik przyciągnął więcej osób. To jest nasze zadanie na dziś. Ja ostatnio ściągnąłem, taką ściągę pani mi dała, nazwałem to wszystko ziemią lubińską. Nie nazywam tego sejmikowania. Nazywam to RWS z Lubina i okolic. Ale używam słowa przyznania ziemia lubińska. To pani Romualdzie, no to jest bardzo dobre, ale na z Cezarem Tołstym trzeba by i z Sejm, bo widział pan relację wideo z Sejmu Walnego w Niepołomicach. Na podziemnej TV jest 6,5-godzinne nagranie. Widział pan? Całego nie widziałem, widziałem. Fragmenty, dobrze. No to może widział pan fragment, gdzie Cezary Tołsty zapowiada, bo to jest marszałek, jest marszałek Leszczyński marszałkiem Sejmu Walnego, a Cezary Tosty na tym Sejmie Walnym Niepołomicach został wybrany jakby wicemarszałkiem, zastępcą. I on zaproponował, i na to chyba się sala zgodziła, czy posłowie się zgodzili, żeby powołać Sejm gospodarczy. I te pomysły gospodarcze, jak dźwignąć gospodarkę, tam będzie na to miejsce. Bo dobre pomysły oczywiście, tylko jak to rozprowokować, ja w tej chwili nie mam pomysłu. Pan zaznaczył ten swój, tak, słucham. Proszę zwrócić uwagę na to, co robi pan Henryk. Pan Henryk w inny sposób nawiązuje do przeszłości niż pan. Ale pan Henryk tą rzeczywistość dzisiejszą chce połączyć z tradycjami naszymi z przeszłości. Łączy to wszystko z nowymi środkami komunikacji. A
Ale panie Romualdzie, przepraszam, bo ja z Adamem Jagłą już rozmawiałam bardzo długo na ten temat. Nie można powołać sejmiku, wirtualnego sejmiku internetowego. To nie zastąpi sejmiku ziemskiego. Przecież my jesteśmy w XVII wieku. No, po co? Przykro mi, ale no po prostu nie można tego w ten sposób... No nie da się tego tak rozumieć. Przyjść to jest co innego niż tylko przez Skype'a. Oczywiście mogą uczestniczyć osoby przez Skype'a, bo sami widzieliśmy, że w Niepołomicach wprowadził Konrad Karpowicza na duży ekran przez Skype'a, nie? Z zagranicy. Sam marszałek Leszczyński, ale to było przed, a nie w trakcie obrad. Wszystko, co pan wymyśli albo będzie lubińskie, jest niedobre. Panie Romualdzie. Też jestem za tym. To może zamkniemy sejmik. Jeszcze chciałem coś do tych głosów wolnych, żebyśmy jeszcze przed następnym spotkaniem spróbowali się spotkać i porozumieć z tym panem, który tam był ten drugi sejmik. Ja mogę dać panu numer telefonu, to pan może jakiś pomysł, nie ma właśnie i on bardzo był nieuprzejmy, nie chciał mu podać podstawy prawnej, ja mu podaję podstawę prawną, to jest prawda, też sancyt i konstytucja kwietniowa. A on, domyślam się, że idziemy tym samym torem, tylko tam jakiś... Nie potrafił, ale jak spytałam się, czy jest dokumentacja jakaś, no... filmowa, no to już w ogóle był, no to już się zgodził na to, dobra, to było spotkanie studenckie w stołówce. To jak się nazywa ten pan Bogucki? Marcin Bogucki. A numer telefonu był na Jeden Polska, na tych stronach. Stamtąd to pobrałam ten numer telefonu. I on był organizatorem. Kurczę, wiedziałem, że będzie potrzebny. Gdzieś sobie zapisałem. Tu zaczęłam pisać. Ojej. Nie no, można przecież to znaleźć w sieci. Zaraz, ja mam do pana telefon. To ja do pana z domu zadzwonię i panu podam ten numer do pana. Marcin, bo to jest ważne, bo jeżeli ten pan Marcin ze mną nie chce rozmawiać, bo nie podnosi telefonu. Nie, ja myślę, że to jest tam może, nie wiem, ludzie nieporozumienie jakieś, bo tak na pewno jeśli gdzieś tam razem się interesują tym, to idziemy tym samym torem. Tam mogą dojść jakieś, wie pani, ktoś źle coś zrozumiał, coś takiego. Ja po prostu na początek się nie nastawiał negatywnie. Spotkać się, porozmawiać. Jeśli faktycznie będzie na nie, no to... Proszę pana, to, że on tutaj dzisiaj nie przyszedł, to on jest na nie. Co, nie miał czasu? My mamy, a on nie miał. Pan ważny, pan Marcin Bogucki jest taki ważny, że dzisiaj nie miał czasu. Nie mógł do mnie oddzwonić. Jak do niego dzwoni, widzi mój numer telefonu. Nie ma czasu oddzwonić. Gdzie on jest? Na taki jeden młody student. No bez przesady. Na czym on to było? Na Jeden Polska? Jeden Polska i Konrad Daniel na pewno go zna, bo to jest organizator wrocławski. Ale tak się nie robi. Okej, niech przyjdzie. Proszę bardzo, 7. Panie Marcinie Bogucki, proszę przyjść 7 tutaj. Już dzwonimy do niego. Od razu to załatwimy, bo tak właśnie działa, jak spotkamy się, to możemy to omówić i jasne. Jest po sprawie. A tak narasta, nie? Ale i tak panu podam numer telefonu, bo może panu się uda go namówić do przyjścia i wyjaśnić. Ten mówię, zbierać ludzi gdzieś tam, którzy chcą iść tym samym torem. Tak. Można mieć różne zdania, można mieć z tym się zgadzać, ale jeśli gdzieś tam mamy wspólny cel, no to... Ja myślę, to jest mój domysł, bo słyszałam to też od kogoś, kto go rozmawiał z nim tam w Niepołomicach, że mu się nie podoba to już. Już mu się... Zresztą on do mnie, jak mówił ze mną, też był bardzo sceptyczny. I od razu zaznaczył, że być może on to w ogóle nie będzie odpowiadać. Im. Mówił w liczbie mnogiej. No proszę państwa, jeżeli ktoś nie rozumie idei sejmikowania, to co my możemy zrobić? Możemy mu to próbować tłumaczyć, ale zbyt wiele więcej nie możemy zrobić. Jeżeli
uważają, że na przykład poprzez partię, czy kolejną partię będą działać, czy przez jakieś stowarzyszenia będą działać, no to też z tą mentalnością partyjną będziemy ciągle mieli, bo w Polsce są tak, jak przy Pawłowa, tak nas przyzwyczaili do partii, do tego, że partie muszą być i rzeczywiście ten kodeks wyborczy, który spreparowano w 2011 roku, tak praktycznie no, nie ma szans. Osoba jakaś niezależna z dzisiaj, czy niepartyjna, dzisiaj jest to modne słowo, czy jak tam antysystemowa, nie ma żadnych szans. Ona musi być w silnej strukturze i to z mnóstwem pieniędzy, z mnóstwem wpływów, bo inaczej nie zrobi kampanii, nie zarejestruje list, nie zbierze tych podpisów. Przecież zebranie tych całych podpisów to już jest problem podstawowy w niektórych. Nie, i też jest tak, że jeżeli sceptycznie, oczywiście my możemy wyjaśniać, tłumaczyć, na czym sejmiki polegają, ale jeżeli ktoś jest przeciw, że chce zerwać sejmik, bo to też trzeba wiedzieć, byli posłowie wtedy w Polsce, w Rzeczpospolitej, tacy posłowie, którzy przyjeżdżali na sejm, opłacani przez obcych, specjalnie, żeby zerwać sejm. I to robili. To się działo. I dlatego te filmy z Sejmu Walnego są bardzo cenne, żeby je oglądać jednak uważniej, bo marszałek Leszczyński ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ja osobiście nie, aż tak tego nie zgłębiałam, ale on zna i te historie królów, i te historie Sejmu. Wczytał się w to i to tak będzie. Będą przychodzić osoby i jako marszałek, ja tutaj na przykład tego sejmiku muszę tego dopilnować, no to nie jest takie proste. Także ja wcale nie jestem tym zainteresowana, żeby tu przychodziły osoby, które są na nie. Bo jeżeli ktoś jest na nie, to niech lepiej siedzi w domu i sobie ten film odsłucha w internecie i zobaczy, co tu się działo, bo no, dyskutowanie, może to pan też o tym mówił, że no, jak będziemy dyskutować z osobami, które przychodzą i są na nie, to stracimy czas. Nie pójdziemy w ogóle o krok do przodu z tą ideą, bo no ja mam nadzieję, że na następnym sejmiku te trzy punkty, co tu zapisaliśmy, czyli wyślemy naszego posła z naszej prowincji w taki sposób, żeby on wiedział, jakie tematy ma poruszać. Oczywiście będzie też miał swój głos wolny, ale żeby on wiedział mniej więcej, jakie ma tematy i żeby... Właśnie rozmawiał w sprawach ziemi. Tak, tej ziemi, która tak, go... To było podejmowane właśnie tak, na tych... I jakby teraz, jakby tu przyszło z 20 osób, to wtedy będziecie mieli więcej tych tematów do naszej ziemi, problem, naszej ziemi. Nie. I tyle. To jest powolutku krok. Tu ten pan jest. Proszę. Zamknąć część wolne głosy, tak?
No to mamy jeszcze w punkcie lauda sejmiku dotyczący sejmików założycielskich powiatowych, których proponuję odłożyć to na następny sejmik, bo no nie ma chyba takiej w tej chwili. Po pierwsze może poseł przywiezie z sejmowanego jakieś wskazówki, jak ten, albo dowiemy się przez te 3 tygodnie do 7 listopada, jak te lauda powinny być napisane. W takiej formie papierowej, nie? Zwołanie założycielskich sejmików gminnych. Mam nadzieję, że zgłosi pan mi pan. Gminnych, powiedziałam, przepraszam, powiatowych. Ja w ogóle teraz, jeżeli się zgodzicie, to przejdę do punktu 5, czyli obranie asesora, marszałka i posłów na kolejny sejm walny, czyli to, posłów to zrobimy to na 7. Ale dzisiaj obranie asesora i marszałka, bo ja nie upieram się. Możemy. Nie opiera się pani. Nie upieram się, że mam być marszałkiem. Ja myślę, że pani jest najbardziej kompetentną tu nas osobą, ponieważ posiada pani jakby najbardziej szeroką wiedzę na ten temat. Tak jest moje zdanie. No to dziękuję. No i byłam na 2 sejmach walnych. Jak poseł wróci z sejmu walnego, też trochę więcej będzie wiedział. Jak pani czuje? Dziękuję. To uważam, że do 7 nadal jestem marszałkiem. A asesorem proponuję, żeby zrobić. Ale pan jest nie z naszej ziemi, zależy. Nie, to pana. No to pana. Asesor to jest jakby no, następna osoba. Czyli jakby marszałek nie mógł przyjść, no to działa wtedy asesor, nie? Pan Henryk z racji wieku. Nie wybierzcie na członka. No. Możecie mnie wybrać na członka. Pan Henryk, to jest dobra propozycja, panie Henryku, bo pan jest gospodarzem tutaj. Nie? Ale fajnie. Wow. Są jakieś deklaracje składki? Nie, nic nie ma. Nic nie ma. Asesor sejmiku wszystkiego profesjonalnego. Pan zostanie asesorem. Panie Henryku, ja bym chciał jeszcze jakąś tam, jeśli mamy się tu po raz kolejny spotykać w ogóle, bo takie mam wrażenie, że mamy różne pojęcia na temat żartu i humoru w pewnych sytuacjach. Znaczy chodzi głównie o to, że ja nie do końca wiem, kiedy pan mówi poważnie, a kiedy pan żartuje. No przepraszam dlatego, że chciałem te dobre cechy i prezydenta Wałęsy i Geremka i Michnika, żebyśmy się na nich skupili. No to przepraszam. Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że to był żart. To... Ja wiem, znaczy nie, no akurat w tym momencie nie miałem wątpliwości, tylko po prostu czasem mam wrażenie, że ten pański żart jest taką złośliwością, a myślę, że nie po to się tu spotkamy, żeby sobie robić na złość, albo być wobec siebie złośliwym. Takie odniosło mi wrażenie, moje prywatne. Tylko niech pan i doceni wartość złośliwości. Ona jest formą krótką i zamiast walnąć kogoś w łeb i albo potraktować go drugą, grzeczną wymową, to i tą krótką złośliwością, gdy przyjmiemy się, że przyszliśmy tu wszyscy z życzliwością i na pewno taką, nikt z nas nie jest po to, żeby kogoś poniżać drugiego. Czyli ta złośliwość wobec jakiejś myśli, która jest nierozsądna i potrafi ją 3 słowami zabić, to może jest dla wszystkich pożyteczne. No tak, ale pan w tej chwili mówi, że dla jednej osoby ona jest rozsądna, a dla drugiej osoby ona nie jest rozsądna. No przepraszam dla tego Wałęsa. To trzeba jako tych, którzy ten kraj... Nie szatam z Wałęsą i z tymi innymi pachołkami, ale bardziej mi chodzi o to, że takie jest moje prywatne zdanie, że starajmy się jakby jasno i wyraźnie przekazywać sobie pewne sprawy i tak mówię, jesteśmy sobie obcymi. Przyjmijmy sobie, że to jest ekspresja ale lepszego wydania. Że jesteśmy dla siebie tu obcymi osobami i ja, moje żarty i moje jakby jakieś tam nawet złośliwości, osoby, które mnie znają na co dzień, wiedzą, kiedy to jest żart, kiedy złośliwość. Pańscy znajomi tak samo.
pani Beaty, pani Beaty tak samo, ale jeśli osoby obce, to na początku nie znają siebie, nie wiedzą, kiedy ta osoba żartuje, kiedy jest złośliwa i trudno czasami później odróżnić pewne sprawy. Chodzi o to, że jeśli się nie znają... To nawet nie o to chodzi, to bardziej chodzi o to, że niektórzy przyjmują to zbyt osobiście. Nie słyszałem. Zbyt osobiście po prostu, niektórzy przyjmują te uprzejmości. A dobra, dobra puenta taka złośliwa czasami też jest skuteczniejsza rzeczywiście. A... Na to podwórkowe nasze spotkanie na Niklowej, jakby pan mnie dozbroił pomysłami i lub może macie jakieś rozwiązania, albo nawet przybył jako ktoś, kto by coś umiał podpowiedzieć. Bo to trzeba, tak jak pan zrobił, i na każdym podwórku odrodzić i tą życzliwość i więzi. Nie pamiętam. Ja to zrobiłem w prosty sposób. Poszedłem do każdego sąsiada, spytałem się, czy chciałbym się spotkać ze wszystkimi i wszystkich poznać. Każdy mi odpowiedział tak. Wyznaczyłem termin. Każdemu dałem kartkę do ręki z terminem. Tego dnia, o tej pory, że wyszedł na dwór, wyniosłem stolik, zgrzewkę wody, wszyscy przyszli. Już takiego słońca nie na głowie, jakie pan miał wtedy z grzewką wody. No było gorąco. Będzie gorąca herbata. Na gorącą herbatę. Czyli mógłbym pani... przed domofony pogadać, żeby już nie pukać, żeby było łatwiej, nie? No pan jest łatwiej przed domofony, ja poszedłem i każdemu słyszałem oczy. Czyli panie Henryku, przyjmuje pan tą asesora? Naprawdę jest dobry gaz. Ale ja jestem za mały. Nie, panowie, nie musimy dzisiaj wybierać asesora. Nikt nas do tego nie zmusza. Znaczy, asesora się wybiera poprzez głosowanie. Tak, ale osoba, kandydat, no trzeba zgody absolutnie. Ale pan Henryk, że się nie zgadza. Pan Henryk powiedział, że proponuje mnie. Ja proponuję pana Henryka, to jest za. No, ja jestem za. Jest to pan za. Gratulujemy. Czyli wszystkie punkty mamy. To jest skuteczne. To jest to, że mamy zrobione. A to nie uprzedz. Tylko w miłej atmosferze. To jest bardzo dobre, bo pan jest gospodarzem. Może jak panu będzie to przeszkadzać, przeniesiemy się gdzieś indziej, może znajdziemy inny. Może trzeba będzie większy, kto wie, do kościoła gdzieś. Okay. Sejmiki ziemskie odbywały się w kościołach Rzeczpospolitej. No po to ludzie budowali kościoły, tak, żeby się tam też że te kościoły budował ten lud polski. No właśnie. Zapomnieliście, że ta ambona miała służyć także do tego, żeby i wierny otworzył gębę czasem do swoich i powiedział, że i no, mam 18 lat i takie moje są plany i wspomóżcie mnie, czy wam się to podoba, bądźmy i gminą wiernych. Tak, tak. Albo że mam 80 lat. Mało jest, ale są ryciny. I że cię bardzo przepraszam, że ci kiedyś podpieprzyłem śliwki przez płot. No. No trzeba by było też powiedzieć. A to zależy na której stronie płotu. No to szanowni państwo, szlachetni rodacy, no to kończymy w takim razie. Ja chciałbym jeszcze, żeby każdy spisał te punkty, które są do przemyślenia i do rozwiązania na naszym spotkaniu. Kwestia biedy, to jest ten... Zasady sejmikowania, po pierwsze, tak? Zasady sejmikowania. Lauda, czyli uchwała naszego sejmiku ziemskiego prowincjonalnego, zwołującego sejmiki ziemskie gminne. Powiatowe, przepraszam, powiatowe. A potem ten następny szczebel to będą gminne. Ale to już one, tamte sejmiki powiatowe będą to robić. No i tutaj ten temat biedy i rozwiązań na biedę, a panowie jeszcze mówiliście o jak rozkrzewiać tą ideę sejmikowania, jak ją nieść tą kaganek, to światełko, prawda? No. Wspólnie ustalić jakiś taki kierunek. Żyjemy w czasach, w których marketing jest podstawą, jeżeli chodzi o informacje. I tutaj też naprawdę trzeba było dobrze się zastanowić nad tym, jak to
w jaki sposób to spropagować? Czy jeśli będę w jakiś sposób promował, czy mogę pani telefon podawać? Nie, Gmail mój, ten beata.andreas@gmail.com. Ja te filmy, co do tego, ja te filmy umieszczę na YouTube Królewska TV. Na Facebooku założyłam taką fanpage Sejm Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. I tam te filmy będą też. Jeszcze raz, tam się za... Sejm, tak jak ta nasza pełna... Poza Facebookiem. Mam go, bo tam w pewnej grupie, gdzie wyjeżdżamy, ale ogólnie jestem przeciwny Facebookowi. Dlatego... Przeciwny. Dlatego jesteśmy na... Zaraz powiem jeszcze gdzie. Ale na Królewska TV będą te oryginały tego filmu. No właśnie. Te a Facebook to jak się tam nazywa? Facebook się nazywa Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. I są tam już trzy. Stworzono też Sejmik Ziemski, gdzie też nasz, już jest tam umieszczony nasz, ale ja prowadzę, ja jestem adminem. Sejmik Ziemski, Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. To jest ten nasz sejmik, w którym my będziemy się opiekować. I jest na sklepie. Na stronie tego Facebooka będą wszystkie aktualności. Tak, wszystkie aktualności i co do tego wydarzenia 7 listopada założę wydarzenie i będzie to taką osobną zakładką, bo ten sejmik teraz też ma swoje wydarzenie. I ja założę teraz na ten 7 listopada też wydarzenie, czyli jak pan wejdzie na Facebook, to zobaczy, na tą stronę, to zobaczy pan to wydarzenie. I te filmy. I no, na Twitterze założyłam Sejm Walny Twitter. No, to, no. I na Skype'ie też można porozmawiać w pokoju Sejm i Senat Walny. Na proszę zapisać sobie mój adres Skype'a, bo wejście przeze mnie, przez mój adres Skype'a, jakby ja pana wtedy zaproszę. Beata Andreas pisane razem. To jest mój adres Skype'a. I jak pan mnie odnajdzie, zaprosi do znajomych, będziemy znajomymi, to ja wtedy do tego pokoju pana zaproszę. Chyba, że znajdzie pan inny sposób, może inny znajomy, bo... Znaczy, ja mam Skype, ale to nie korzystam ogólnie, bo... No... Ja po prostu uważam, że albo z kimś rozmawiam przez telefon, aby się spotkać. Tak, tak. Nie jestem taki do końca komputerowy mocno. A ja sobie przypomniałam jeszcze na koniec, gdzie ja mam telefon Marcina Moguckiego, to też będziemy mieli z głowy, żeby już nie dzwonić, to niepotrzebnie. Nasz czas jest ograniczony. A czy możemy zadzwonić, jeśli... Dobrze, pan przejmie ten kontakt, bo to będzie bardzo cenne. Jeśli uda się połączyć z tymi młodymi ludźmi, to by było wspaniale. Marcin Mogucki. I to był publiczny telefon, dlatego mogę podać. 79 33 93 792. Jeszcze raz powtórzę ja. 79 33 93 792. Tak. Marcin Pokucki. I trzymam kciuki, żeby panu się udało przekonać. Znaczy, po prostu uważam, że jeśli no idą... dane osoby w jednym kierunku, no to jakby tak. Robić to razem niż grupkami. Oni też by dobrze jakby przyszli i zdali relacje, bo na przykład po Sejmie Walnym odbywa się obrady Sejmu, naszego sejmiku prowincjonalnego, ten poseł czy posłowie przyjeżdżają i zdają relacje. To jest chyba jasne, logiczne, nie? To jest proste jak drut, właściwie te zasady sejmikowania. Czyli jakby ten Marcin Bogucki i jego koledzy, bo oni w czwórkę prawdopodobnie pojechali, jakby mogli przyjść 7 i zdać relację, byłoby bardzo cenne. A teraz ja mam pytanie, jeśli oni mają pomiędzy tym naszym, do 7 mają jakieś spotkanie, czy pani była chętna pójść na jego spotkanie? No oczywiście. Dobrze, teraz jeśli miałbym się z panią skontaktować, to pani woli telefonicznie, przez maila, czy nie wiem, jakimś SMS-em? Telefonicznie? Proszę bardzo. Najpewniejsza jest wtedy forma, bo pan będzie reakcję ja widział, tak czy mogę, czy nie mogę. No. A nie, w jakich godzinach nie można do pani dzwonić? Bo jest pan, nie można wieczora, znaczy za późno dzwonić. A to za późno też? Za wcześnie. No nie dzwonić między powiedzmy 21 i 9, nie? Czy 10 rano. Tak? No. Tak? No, no pewnie.
tyle. Bardzo, bardzo dziękuję. Dowiedziałem się jeszcze, jakie mam panowo zdanie na ten temat, żeby to było i w ogóle. No to jest fajnie. Na razie to jest niezwykle takie zupełnie raszkowanie tego wszystkiego. Ale to nie ma się z tego śmiać, bo my jesteśmy sprowadzeni do parteru też dlatego, że jak ja wystąpiłam pół roku temu z tą ideą, przyjechałam z Chęt, to było w kwietniu z Sejmu Walnego i potem w Czernicy był Sejm Walny, na dwóch byłam. I zwróciłam się do Konspiry, jest taka słynny lokal Solidarności Walczącej, Konspira, o wynajęcie tej szafy, tego pokoju konferencyjnego, tam jest w środku, pod sejmik, no to po prostu jakbym w beton dożyła, jeszcze gorzej, a teraz wiem dlaczego, no dlatego, że Kornel Morawiecki jest jedynką na liście Kukiza, czyli praktycznie, no, to dlatego ja uderzyłam w beton, a nie dlatego, że im się sejmikowanie nie podoba, tylko po prostu oni widzieli moje filmy na YouTubie i wiedzą, co ja myślę o Kukizie. Bo ja tego nie ukrywam, już chyba z 5 filmów zrobiłam na jego temat. Bo człowiek, który jest radnym w Sejmiku Dolnego Śląska, ma chodzić na sesję. Czy to jest takie trudne? No jeżeli nie chce chodzić, no to nie zrezygnuje. No niech odda mandat, no przecież nienormalne to jest. Znaczy, ja ostatnio oglądałem jakby Kukiz w Młodzież Kontra. No. No to tam właśnie jakaś dziewczyna, która to spisała. No. I ona powiedziała, że on nie był na... że on nie chodzi w ogóle. No nie chodzi. A za chwilę on powiedział, no ale ja nie byłem na jednym, może dwóch. A gdzie on na jednym był? Ale nie, a ona powiedziała, no nie, pana nie było na trzech. No to znaczy, wtedy, tak... na wszystkich, bo praktycznie na wszystkich. Na tym jednym on był, też tylko do połowy, a jest raz w miesiącu raptem. No znaczy, naprawdę, no, raz tak w miesiącu. Mówię, ona to gdzieś tam sprawdzała i miała do tego dojście, to ona powiedziała, że nie było go na trzech. A on powiedział, że nie było radnym, ale może się mówić. No, no tak, bo on radny jest niespełna rok, bo jeszcze listopad nie minął, został obrany, wybrany przy urnie 16 listopada, czyli tych przerwa wakacyjna, czyli tych sejmików, bo jak jest raz w miesiącu, no to ich jest tylko no, na rękach, na palcach policzyć nie można, no bo jak on był na, no na ilu? Ja to kłamię, no po prostu ja to sprawdzałam też na swój sposób, a do tego absolutorium dostał zarząd województwa, nie powinien był dostać absolutorium ten zarząd. Zadłużone województwo dolnośląskie jest najbardziej w Polsce. Dolnośląskie jest najbardziej zadłużonym województwem. Gdzie są te pieniądze? Czy my je widzimy gdzieś? Czy dokonano jakichś rzetelnych inwestycji gdzieś, co rzeczywiście widać by było ten... Każdy człowiek. No. Najpierw inwestuję w warsztat pracy, no w którym dam jakieś dochody, pożytki, no, pracę oczywiście. I dochody. My mamy tylko... Zniszczono Pafawak, zniszczono Brozamec, zniszczono... Kompletnie byle powstawały w polskich rękach jakiekolwiek działania gospodarcze. I, no więc, a tylko obciążające co najwyżej Polaków utrzymaniem tego, co załóżmy. Pięknie jest, stawią. Dokładnie, muzea, z fabryk robią muzea normalnie, tak jak ze Stoczni Gdańskiej. Ale co do Kukiza jeszcze wrócę, że po prostu on powinien był, jeżeli on się ma za takiego antysystemowca, to co on powinien był zrobić? On powinien był zaprotestować, jawnie zaprotestować przeciwko temu absolutorium. Bo teraz ta Barbara Zdrojewska, która właśnie sobie sama chyba udzieliła tego absolutorium, bo uchwała jest napisana krócej niż ja mam tu pół strony, trzech punktach. Udziela się absolutorium zarządowi, wykonawcą jest zarząd tego absolutorium. Po prostu skandal. I Kukiz nie zaprotestował, więc co z nim jest? Przecież jaką mamy, to co on będzie w tym Sejmie protestował? Jak on nie jest tu takiej prostej sprawy w stanie zaprotestować, wstać i zaprotestować, czy zrobić szum medialny wokół tego? No nie powinna była Barbara. A ona teraz startuje z tego JW7, co ja chciałam. I pewnie wygra. I zostanie senatorem, bo właśnie ona dostanie stołek senatora za to, że zadłużyła województwo dolnośląskie. No na skalę no, niespotykaną. Najbardziej zadłużone województwo. O największym prawie bezrobociu w Polsce. I będzie kryć wszystkie te przekręty. Tak. I ona za to w nagrodę dostanie fotel senatora z JW7. No. I gdzie jest Kukiz? Gdzie są jego jakieś notatki prasowe, jakieś wypowiedzi w tej kwestii? Nie. A jest radnym nadal, bo mandatu nie zdał. To jest w ogóle, tak naprawdę to jest nieetyczne startować na fotel czegoś innego, jak się już ma fotel. Czyli startował rok temu na radnego i co, już mu się tak znudziło, że on chciał zostać prezydentem?
nie udało mu się, więc to się już mu znudziło być radnym w sejmiku, to on teraz chce być posłem, nie? Najgorsze, co przecież to jest sprzeczne z konstytucją, to jest w ogóle sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli naród idzie do urny i wybiera tego czy owego na senatora, posła czy tam radnego, to nie chcemy, żeby ta osoba za pół roku startowała do Europarlamentu i się tam przenosiła, a tu wskakiło jakieś nie wiadomo kto na to jego miejsce, bo ta osoba została wybrana na ten fotel. Więc o co chodzi w tych roszadach, nie? Że to jest tak antykonstytucyjne, to jest w ogóle naprawdę sprzeczne z prawem, co tu się w Polsce dzieje, w tej naszej Polsce. A ci sędziowie, i dlatego to Państwową Komisję Wyborczą mam tak na celowniku, bo tam jest 9 sędziów, 3 z Trybunału Konstytucyjnego, 3 z Sądu Najwyższego i 3 z Sądu Administracyjnego, czyli crème de la crème. I co oni robią? Czy oni dają jakieś świadectwo temu bezprawie, robią coś przeciwko? No nie, no i są właśnie i te 300 sędziów zawodowych, którzy biorą co pół roku udział czy tam w wyborach, zarabiają na tym jeszcze dodatkowo, bo przecież wybory urnowe kosztują krocie, miliony. Na samo referendum wydano ile? 100 milionów? No, to na wybory 3 razy tyle. Z państwowej kasy. Potężne pieniądze. Potężne. I po co? Żeby takie pokręty, takie cały czas w ogóle, nie? No, także... A to, co proponujemy Sejm Walny i Marszałek Leszczyński, no, często o tym mówi, to kosztuje bardzo mało. Oczywiście, no salkę trzeba wynająć, no może kiedyś będzie stać sejmik, czy no, ktoś udzieli, kto nie będzie takie krępujące, to się... Ale jak mówię, Konspira mi odmówiła i dzisiaj wiem dlaczego. I to było dla mnie takie przykre, bo ja jestem, byłem działaczem podziemia antyreżimowego, to rzeczywiście było niebezpieczne z Federacji Młodzieży Walczącej i byłam u nich kilka razy. I przedstawiałam się, przyniosłam kilka takich gadżetów z tamtych czasów, nie? I oni wiedzą, kim jestem. Bo w Federacji Młodzieży Walczącej nie było aż tylu śmiałków wtedy, bo mnie stan wojenny w drugiej klasie liceum został. Ja doznałam takiego szoku w stanie wojennym, że ja od tego momentu chyba jestem w podziemiu. Bo nigdy nie wróciłam tak naprawdę do siebie po tym szoku, nie? Ale no, to jest historia z Konspirą, że no, niestety to środowisko, bo chcielibyśmy podłączyć tych ludzi, którzy się interesują polityką, pewnie, niech przyjdą, niech powiedzą swój głos wolny, niech nas wesłą, tylko że właśnie przestali Polacy, zostali odzwyczajeni od wspierania się nawzajem, bo zrobione specjalnie, nie? Żebyśmy się nie umieli wspierać. No. Ja się tylko do Pani na telefon prosił, bo... To ja poza kamerą Panu powiem. To dziękujemy w takim razie. To co ukłonię Panie Romualdzie?